Szanowni rolnicy z kujawsko-pomorskiej ziemi, dzisiaj reprezentowani zapewne przez li tylko przedstawicieli z różnych miejsc, wiosek, wspólnot parafialnych, którzy przyszliście, przybyliście do Tucholi z pięknymi wymownymi wieńcami żniwnymi, z bochnami chleba i koszami pełnych płodów ziemi naszej godni bracia w kapłaństwie, asterze rolników, szanowni przedstawiciele władz wszelakich, samorządowych, szczebla wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego, gminnego. Szanowna Pani Starościno i Panie Starosto tegorocznych, dożynek, drodzy telewizowie od trzeciego telewizji Bydgoszcz, umiłowane siostry i bracia w Chrystusie Panu. Kochani moi, spotykamy się w tej szczególnej scenerii. Nie zawsze jest nam to w ten sposób dane. Ostatni raz przypominam sobie podobne warunki, chociaż inne okoliczności w aspekcie pielgrzymki papieża Franciszka w czasie Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj jesteśmy tu, w tym miejscu, na stadionie przy ołtarzu polowym, aby dziękować Panu Bogu, aby również pomyśleć co jest zasiewem w ramach naszego życia, albo wiem całe nasze życie na ziemi, to można by powiedzieć, jest to czas zasiewu, albowiem odpowiadając na wezwanie Boga Stwórcy, czynimy sobie ziemię poddaną. Trudzimy się, każdy z nas w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, pracach, trudzimy się, by zapewnić sobie innym chleb powszedni i to wszystko czego w życiu potrzebujemy by zaspokoić nasze materialne i duchowe aspiracje siejemy na roli siejemy w zakładach i warsztatach pracy siejemy w urzędach w służbach wszelakich siejemy nawiązując różnorodne ludzkie więzi siejemy wychowując młode pokolenie siejemy na niwie duszpasterskiej Siejemy cierpliwie i mozolnie. Siejemy często na twardych i niekiedy zdawałoby się nieurodzajnych glebach, ale zawsze siejemy z głęboką nadzieją, że coś z tego wyrośnie, że nasz trud nie pójdzie na marne, że wyda owoc i będzie niejako zapisany w księdze naszego życia, którą Pan Dziejów kiedyś otworzy u naszych dni i odczyta podczas tych ostatecznych żniw. Dzisiaj, kochani moi, gromadzimy się tu w Tucholi, w sercu pięknych Borów Tucholskich, aby w ramach dożynek województwa kujawsko-pomorskiego złożyć wszechmogącemu Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony. Dziękujemy w pierwszym rzędzie za zebrane w tym roku, pewnie jak zawsze, z wielkim trudem ziarno, z naszej polskiej gleby, ale równocześnie obejmujemy wdzięczną pamięcią wszystkie obszary naszego życia i tego osobistego, rodzinnego, społecznego naszej pracy i naszego zaangażowania które winny wydawać odpowiednie plony i odpowiednie owoce. I obejmujemy wszystkie nasze dokonania, wszelkie dobro wypracowane w naszej zarówno tej małej ojczyźnie, jak i wielkiej ojczyźnie. A w ten nasz, to nasze dziękczynienie włą włącza się w ten chór dziękczynienia, jakie wznosi się ku niebu z całej Ziemi, nie tylko Kujawej i Pomorze. Diecezja pelplińska i sąsiednie diecezje z mieszkańcami i parafianami województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ale z całej naszej ojczyzny, ale pozwolę sobie również dodać, z całego Bożego Świata, z Ziemi, która jest dla nas, dla naszych sióstr i braci, tymczasową ojczyzną. I uświadamiamy sobie, że jesteśmy również obdarzeni owocami trudów innych narodów. Dziękując więc Bogu za plony, za owoc Ziemi oraz pracy rąk ludzkich, uznajemy, że wszystko jest, w ręku Pana Boga, stwórcy nieba i ziemi. A tym samym to nasze dziękczynienie jest zawsze świadectwem wiary, jest zawierzeniem Panu Bogu naszego trudu, naszych radości i naszych nadziei. Albowiem to w Nim, w Bogu samym, wszystko znajduje swój ostateczny sens i dopełnienie, i wierzymy i ufamy, że w Bogu będziemy kosztować kiedyś z dobrych owoców naszych ziemskich zasiewów. A dzisiejsze. Słowo Boże, które na to dziękczynienie zostało nam przed chwilą odczytane, pomaga nam zawsze spojrzeć głębiej na to, co w życiu naszym przeżywamy. W dzisiejszej Ewangelii przypomina nam Pan: strzeście się wszelkiej chciwości. Wiemy, że różne są rodzaje chciwości. Możemy niekiedy w nieuporządkowany sposób pożądać dóbr materialnych, niekiedy. Podążamy za różnymi najnowszymi trendami, nowinkami technicznymi, doświadczamy tego coraz bardziej. Możemy wciąż poszukiwać nowych wrażeń, poświęcać życie, jeśli nas stać na różne egzotyczne wyprawy, chociaż obecnie w tych czasach jest to bardzo utrudnione. Możemy kolekcjonować różne pamiątki, fotografie, ale też pośród naszego życia są takie rodzaje zachowań, które. Ujawniają, że nie zawsze potrafimy panować nad tym, co człowiek ma szansę zdobyć, pozyskać, zobaczyć. A niekiedy również nie potrafimy panować w tych naszych relacjach z drugim człowiekiem. Niekiedy zachłanność sprawia, że, czy zazdrość, jeszcze inne elementy sprawiają, że chcemy tegoż człowieka podporządkować sobie, że. Chcemy Go, aby zawłaszczyć, żeby stał się naszą własnością. I w każdym rodzaju chciwości zawsze ujawnia się pycha. Zawsze jest to rozminięcie się z tym, co zaszczepił nas dobry Pan Bóg. Bo przecież mamy świadomość tego, że jesteśmy wspólnotą. Mamy świadomość tego, że od urodzenia jak gdyby jesteśmy wspólnie zależni od siebie, że potrzebujemy i opieki. Potrzebujemy wsparcia, że w samotności człowiek staje się bezradny i bezbronny. Żyjemy przecież tylko dlatego, że ktoś zdecydował się nas przyjąć kiedyś w rodzinie naszych, że ktoś chciał poświęcić życie swoje, czas, że nasi rodzice zdobyli się na wiele wyrzeczeń, byśmy istnieli, byśmy żyli, byśmy dorastali i dojrzewali. Ale jako chrześcijanie mamy świadomość, że człowiek. Nigdy nie jest samowystarczalny, że potrzebujemy zarówno tej ludzkiej pomocy, jak i tej Bożej pomocy. Grzechem współczesnego czasu jest przede wszystkim pycha. Człowiekowi, który wydaje się, że jest samowystarczalny, wówczas jest człowiekiem bez miłości, bo on nikogo i nic w życiu nie potrzebuje. Nie potrzebuje ani Boga, ani drugiego człowieka, bo wszystko sam. Sobie w życiu, można powiedzieć, zdobywa. Nie potrzebuje miłości, nie potrzebuje drugich, nie potrzebuje Pana Boga. Ale jako chrześcijanie mamy świadomość, że nie jest to prawdą życia naszego, że nasze życie jest w rękach Pana Boga, że On powołuje nas do istnienia dzięki miłości naszych rodziców, że On stworzył świat, w którym żyjemy, mieszkamy, który nieustannie dotyka nas. Swoim, swoją miłością, jak tu i teraz w sakramencie Eucharystii, że On podtrzymuje nasze życie, że On karmi nas swoim ciałem, że stawia przed nami różne ważne i odpowiedzialne zadania, że jesteśmy gospodarzami tego Bożego świata, którym mamy mądrze i roztropnie zarządzać. Mamy dbać o sprawiedliwe wykorzystanie otrzymanych darów. Często trudno nam jest niestety temu podołać. I aby wywiązać się, zadania, które nam Pan Bóg powierzył i dobrze urządzić, ten stworzony przez Niego świat, potrzebujemy nieustannie spoglądać w górę, gdzie przebywa Chrystus, jak podpowiada nam święty Paweł. Im bardziej życie nasze będzie przeniknięte Ewangelią, Bogiem, tym bardziej świat wokół nas i w nas samych będzie światem lepszym, piękniejszym, pełnym miłości. A jako uczniowie Jezusa Chrystusa wierzymy głęboko, że On potrafi przemienić naszą ludzką rzeczywistość. Dlatego przynosimy do Niego nie tylko plony naszej ziemi, ale przynosimy nasze życie, nasze osobiste, narodowe doświadczenia, nasze osiągnięcia, zdobycze, nasze dobre uczynki, ale również przynosimy to, co jest słabe, to, co jest niepowodzeniem, co jest nieporadnością, różne wady, upadki. Grzechy nasze, nasze trudy w zmaganiach się aktualnie z pandemią, powierzymy, że On ma moc, wierzymy, że On może wszystko przemienić, że może oczyścić, że może wyprowadzić z tego wszystkiego obfite dobro. Koń moi dzisiaj, kiedy przewodniczę tutaj wspólnej naszej modlitwie, modlitwie w sposób szczególny w ramach Dzień czynienia rolnikom i wobec tych plonów ziemi, które otrzymujemy poprzez ich pracę i Boże błogosławieństwo. Pragnę w sposób szczególny przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II w 1997 roku wypowiedziane. Pragnę oddać hołd pracy rolnika, mówił wówczas Jan Paweł II. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych, w dziejach narodu, ta miłość, przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiennie ważne w zmaganiach o przetrwanie. Dzisiaj, w czasach wielkich przemian, nie wolno o tym zapominać. Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju a w chwilach zagrożeniach były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Pozostańcie wierni tradycjom waszych ojców. Oni podnosząc wzrok z ziemi, ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba. Oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji. Kochani moi, dziś święty Jan Paweł II, którego w tym roku z racji setnej rocznicy jego urodzin częściej wspominamy, tym bardziej jako patron województwa Kujawsko-Pomorskiego, myślę, że spogląda na nas z nieba, na to nasze dorzynkowe zgromadzenie i cieszy się w Bogu, że gromadzi nas wdzięczność, że kieruje nami ufność, że jest w nas w jedność tradycją naszych ojców i łączy się z tym całym wysiłkiem gospodarskiej odnowy i pracy. Koń moi, czas dożynek to czas wdzięczności i czas nadziei. Nadziei, że zebrane plony nie zostaną nigdy przez nikogo i w żaden sposób zmarnowane, a praca, którą włożyliśmy, otrzyma słuszną zapłatę i pomoże rolnikom w sposób szczególny, ale nie tylko, wszystkim naszym rodzinom godnie żyć spożywając ten chleb powszedni. Dożynki kochani moi są również zawsze okazją do refleksji nad powierzonym człowiekowi przez Boga stworzeniem i ziemią. Wyniki prac całego świata są często zadziwiające. Nowe odkrycia. Otwierają przed nami różne horyzonty postępu, który ma uczynić życie lepszym, łatwiejszym, doskonalszym i każdy z nas pragnie żyć w pokoju, w szczęściu, nie można przecież zaczynać stale od początku, równocześnie budować i niszczyć. Stąd zarówno stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy, mamy świadomość, że jest warunkiem rozwoju pomyślności, ale też i zdrowia naszego. Dlatego pragniemy, aby geniusz ludzki został zawsze dobrze wykorzystany. Wykorzystany jako twórca miłości, postępu, pokoju, nie zaś jako sprawca śmierci, samounicestwienia ludzkości, czego dowodem w pewnym sensie stała się pandemia koronawirusa. Obecni dzisiaj symbolicznie w swoich przedstawicielach rolnicy przynieśli wieńce, które tutaj przed ołtarzem. Są widoczne i chleby z tego rocznego ziarna. Pragniemy, koni moi, dzielić się tym chlebem w sposób szczególny, jak przysłowiowym opłatkiem. I dobra tej ziemi są dla wszystkich ludzi, którzy na tej ziemi żyją. Nie zawsze przyczyną głodu są powodzie, susze czasami jest to wynik ludzkiego egoizmu, czasami niesprawiedliwych rządów czy błędnej polityki. A dożynki przypominają nam, abyśmy sami, syci, nie zapominali o tych, którzy z głodu wołają: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jako uczestniczy tego dorzynkowego święta, chciejmy mieć świadomość, że jesteśmy posłani, posłani przez Boga w nasz świat, aby być siewcami. Siewcami dobrego słowa, siewcami dobrych uczynków, siewcami miłości. Niech towarzyszy nam na tej drodze błogosławieństwo Pana. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje. Niech Cię obdarzy pokojem, nadzieją, pociechą i zbawieniem. Niech Pan zawsze będzie przy Tobie ze swoją wielką miłością. A na koniec, kochani moi, powierzmy. Nasze troski, nasze nadzieje, Chrystusowej i naszej Matce. Maryjo, Matko Nasza, powierzamy Ci dzisiaj wszystkie sprawy naszej Ojczyzny. Powierzamy tych, którzy oddali za nią życie przed stu laty w Bitwie Warszawskiej, jak i ci, którzy domagali się sprawiedliwości i pracy w czasie sierpniowych strajków przed czterdziestoma laty. Powierzamy Ci trud rolników i wszystkich dobywających owoc z naszej ziemi. Umacniaj ich, by nie ustali w drodze i doczekali się zawsze obfitych plonów swojej pracy. Powierzamy naszą młodzież, dzieci, rodziców, nauczycieli i katachetów, którzy pojutrze rozpoczynają kolejny rok nauki i pracy. Niech będzie to czas, może nie tyle zmagania z pandemią, czy też czas gromadzenia skarbów dla siebie, ale przede wszystkim czas wzrastania i dojrzewania czas pracy nad wykuwaniem wspaniałych charakterów pełnych pokory, dobroci i miłości. Powierzamy ci wszystkie nasze zamiary i przedsięwzięcia. Zanieś je do tronu Najwyższego, przedstaw je swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Niech on będzie zawsze obecny pośród nas, pośród wszystkich naszych i zasiewów, i radości, i niepokojów. Niech nam towarzyszy w naszych codziennych zmaganiach, niech umacnia nas chlebem, który stąpił z nieba. Niech On nas uczy, jak dzielić chleb z tymi, którzy go nie mają. Niech uczy nas wrażliwości i solidarności, by nikt na tym świecie z głodu nie umierał. Niech On razem z nami przywraca nadzieję. Ubogim, samotnym, opuszczonym, cierpiącym. Niech będzie umocnieniem szczególnie dla tych, którzy dotknięci są skutkami pandemii koronawirusa. Maryjo, umocni naszą dzisiejszą wspólną modlitwę. Pragniemy bowiem podjąć dalszą drogę życia naszego, by kolejny, siew następny zaistniał, byśmy umieli i potrafili tym błogosławionym plonem, kolejnym plonem się podzielić. Niech to nasze dzisiejsze dziękczynienie jeszcze raz otworzy serca nasze na tego, który jest ostatecznym dawcą wszelkich darów, który jest Panem wszelkiego błogosławieństwa w naszej pracy i w życiu naszym. Albowiem i tego roku z Jego łaskawości doświadczyliśmy, że ziemia wydaje swój owoc, ziemia plon wydała, bo Bóg nasz Bóg nam pobłogosławił. Niechaj więc nadal nam Bóg błogosławi. O to prosimy i modlimy się, aby tak było, tak stało się i działo w życiu naszym, w pracy naszej w codzienności naszej, dla dobra i naszego i drugich, którzy towarzyszą naszemu życiu Amen.